Moi drodzy, ciągle, jak mówiliśmy w czwartek, jestem pod wrażeniem tego, że w ogóle mogłem być w Izraelu. Nie przypuszczałem kiedykolwiek, że będzie taka możliwość, że coś takiego będzie nam podarowane. Wiecie, kiedy sobie pomyślę o tym, i jak już mówiłem w czwartek, że siedziałem, patrzyłem na górę Syjon, bo tak też blisko byliśmy tego miejsca, gdzie tego wzgórza, które Bóg wybrał, aby tam była świątynia Pana. Sobie tak mówię, czy to jest rzeczywistość, czy to jest sen, czy ja tu rzeczywiście jestem. Niektórzy kazali mi się szczypać. I możemy powiedzieć, że Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem. Ja nie mogę tego zrozumieć, jaką On okazuje miłość wobec nas, którzy na to nie zasługujemy. I kiedy siedziałem na Górze Oliwnej, albo staliśmy tam właściwie, oglądaliśmy prawdopodobnie, możliwie z tego miejsca, czy w pobliżu tego miejsca, gdzie Pan Jezus siedział ze swoimi uczniami i patrzył na Jerozolimę. Widok jest kapitalny. Prosto widzicie Górę Syjon, plac świątynny. Tylko widok jest przykry dzisiaj. Bo zamiast świątyni Pana, albo inaczej, tej świątyni może i tak by nie było, bo plany Boże są inne, to możemy dzisiaj zobaczyć tam dwa meczety. Tam się zbiera 100 tysięcy muzułmanów. Kiedy szliśmy zwiedzać, mnóstwo muzułman schodziło z tej góry. Ale z drugiej strony, kiedy patrzysz na tą górę, na tą górę Syjon, na to miejsce świątynne, a jesteś na Górze Oliwnej, to ciągle mówisz, historia jest przed nami. Ważne wydarzenia są przed nami. Ja powiedziałem, że będziemy chcieli pokazać wam zdjęcia, jak tylko to wszystko do mnie dotrze, posegreguję, to chciałbym coś więcej powiedzieć z tymi zdjęciami, rzeczy związanymi. Ale masz tą świadomość, że historia Izraela jest niezakończona. Boże obietnice ciągle są. I my musimy wiedzieć, że Bóg ma swoje plany dla narodów, dla Kościoła i dla Izraela. I wiesz o tym, że przyjdzie taki czas, że sam Pan z nieba zstąpi ze swoim Kościołem na tą górę. I będzie królował w Jerozolimie. I wszystkie narody będą przychodzić, aby Mu oddać pokłon. I jestem przekonany, że to już jest bliskie. Bo przyjście Pana jest bliskie. I tak jak brat Roman rozpoczynał, czy zadał takie pytanie odnośnie relacji, społeczności z Panem. Co byś mógł dzisiaj powiedzieć o tej bliskości? I czy masz to pragnienie tej bliskości Pana w swoim życiu? Ja myślę, że to jest kwestia zasadnicza. Bo jeżeli nie mam tej bliskości, to na kogo ja czekam? Albo inaczej, jeżeli On dla mnie nie jest kimś najbliższym, kimś najważniejszym, to nie będę na Niego czekał. Czekamy zawsze na najważniejszą osobę, najbliższą naszemu sercu, najbardziej umiłowaną w naszym sercu, którą nosimy. Jeżeli tego nie dostrzegam w moim wnętrzu, w moim sercu, to pytam się, na kogo czekasz? Bo On przyjdzie, ale nie będzie ciebie wśród tych, którzy będą z Nim. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Słowo Boże mówi, że Pan przyjdzie po raz drugi dla tych, którzy Go oczekują. Oczekujesz na Niego? Czy On dzisiaj jest tą najważniejszą osobą w twoim życiu? Moi drodzy, chcemy siebie wzajemnie pobudzać do tej bliskiej, budowania bliskiej relacji z Panem. To wszystko ma budować Kościół. To wszystko ma sprawiać, cokolwiek dzieje się w zborze. Ma sprawiać, że jeden drugiego chcemy zachęcać do tego, bądź bliżej Pana.
buduj z nim silną, zdrową relację. To powinno sprawiać, że jeżeli widzimy, że ktoś z tej relacji gdzieś tam odchodzi, to powinien być zachęcony w umiejętny sposób, pełen miłości sposób, aby tą relację budować. Kiedy rozmyślałem nad dzisiejszym słowem i myślę, że to, o czym myślałem w piątek, może powiem w niedzielę, następną, ale kiedy rano, w czas rano rozmyślałem, do mojego serca przyszło słowo z pierwszego listu Jana i chciałbym o tym mówić. Chciałbym, żebyśmy sobie sami postawili parę pytań. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytania odnośnie tej społeczności, twojej, mojej osobistej społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I pierwszy list Jana, zaraz z pierwszego rozdziału, przeczytam wiersz od 2 do 4. A żywot objawiony został. I widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Kiedy czytasz pierwszy list Jana, kiedy czytasz jego drugi list, kiedy czytasz jego Ewangelię, możesz zauważyć, że jest coś specyficznego w tym, co on pisze. Jak żaden inny apostoł, jak żaden inny ewangelista, Jan bardzo mocno podkreśla kwestię miłości. Zwróciliście na to uwagę? O największym przykazaniu miłości mówi w Ewangelii i o największym przykazaniu miłości jeden drugiego mówi w tym liście. Ale nie to chciałbym dzisiaj poruszyć. On tutaj mówi o czymś niezwykle istotnym, czego doświadcza osobiście, czego doświadcza wraz z innymi. On mówi o społeczności, jaką ma z Ojcem i Synem, Jezusem Chrystusem. My wiemy, że kiedy on pisze ten list, to jest około 100. roku po narodzeniu Chrystusa. Pisze ten list w ogóle do Kościoła. Zauważcie, że on nie kieruje tego listu do żadnego konkretnego zboru. Tu nie ma do zboru takiego i takiego. Pisze ten list do wszystkich tych, którzy umiłowali Pana, którzy chcą budować swoją relację z Bogiem. Pisze ten list możliwe dlatego, bo końcówka tego listu by na to wskazywała, że pisze do ludzi, którzy zaczęli gdzieś się zastanawiać odnośnie swojego zbawienia, pewności zbawienia. Ja wierzę, że człowiek, który narodził się na nowo, który chodzi z Bogiem, ma pewność zbawienia. Że to nie jest na zasadzie nadziei tylko, ale jest to na zasadzie przekonania, pewności, którą odbieramy w Bogu przez Ducha Świętego. To Duch Boży mówi mojemu duchowi, że jestem Bożym dzieckiem. On mi poświadcza w moim duchu, że jestem Bożym dzieckiem. Jeżeli takiego poświadczenia nie mam, jeżeli takiego poświadczenia Ducha Bożego nie doświadczam wewnątrz siebie, to muszę sobie zadać poważne pytanie, czy ja jestem zbawionym człowiekiem. I kiedy człowiek wierzący mówi, że on wie, że idzie do nieba, on wie, że jest zbawionym człowiekiem, to nie wynika z jego zarozumiałości ani pychy, ale wynika z jego żywej wiary, którą ma w swoim sercu. I to przekonanie jest przekonaniem od samego Ducha Świętego. On je nam daje. A więc człowiek odrodzony, człowiek wierzący nie żyje w ciemności, nie żyje w niepewności, ale żyje w świetle Bożego odkupienia i zbawienia i raduje się z Pana. I raduje się z tego dzieła, w którym może uczestniczyć, dzieła zbawienia. Mówi, żywot został nam objawiony. A kiedy mówi, żywot został nam objawiony, nie ma na myśli w ogóle życia jako takiego. Ma na myśli konkretną osobę, Jezusa Chrystusa.
Bo On jest tym życiem i tym zmartwychwstaniem, prawda? On nie ma na myśli w ogóle, że oddycham i dlatego mówię, że żyję, ale On mówi, żywot został objawiony. Syn Boga żywego, który jest źródłem i esencją życia, On jest mi objawiony i nam został objawiony. Możemy powiedzieć, dzięki niech będą Bogu, że to objawienie nie skończyło się na grupie apostołów. Ale że ty i ja mamy udział w tym objawieniu żywota dla nas. Amen. Że nie mogę tylko myśleć o tym, o inni to przeżyli, ale to już nie jest dzisiaj dla mnie. Ale ten żywot został objawiony nie tylko im, ale także tobie i mnie przez Ducha Świętego. Dlaczego o tym tak mogę powiedzieć? Bo on sam mówi, że kto nie ma syna, nie ma żywota wiecznego. On tutaj w tym trzecim wierszu mówi, myśmy to widzieli, słyszeli i mamy społeczność i zwiastujemy, abyście wy mieli z nami społeczność i przez to, abyście mieli społeczność z Ojcem i Synem, tak jak my mamy tą społeczność. Żywot został nam objawiony. On tu tak pięknie mówi, ten żywot był u Ojca. Jedne tłumaczenia mówią przy Ojcu, ale bardziej mi się podoba u Ojca, w obecności Ojca. I ten żywot zstąpił. Kiedy byliśmy teraz w Izraelu, wybaczcie, że czasami będę tak wtrącał, to muszę wejść do tego jeziora Genezaret, choćby nogi zamoczyć. On zstąpił, On przyszedł jako żywot, który był u Ojca, stąpił na ziemię. Jan mówi tak, myśmy Go widzieli, myśmy Go dotykali. Wiecie, to słowo dotykali jest takim mocnym greckim słowem, które oznacza, byliśmy tak blisko, że kompletnie znaliśmy Jezusa. Nie było nic ukryte. Myśmy dotykali się żywota. Dotykaliśmy się Tego, który wzbudza zmartwych, który daje prawdziwe życie. Halleluja! I każdy, który przeżył to spotkanie z Jezusem, może nie tak jak Jan, nie tak jak może ktoś inny, każdy z nas na swój sposób przeżywa spotkanie z Jezusem, ale ono jest tak wyraźne, tak jasne, tak zdecydowane, że wiesz, że dotknąłeś się Tego, który jest życiem, bo wiesz, że to życie, które jest w Nim, zaczyna być, pulsować w tobie. I On mówi, pisze, że chcę, żebyście mieli społeczność z nami, mówi Jan. Inaczej mówi Jan, chcę, żebyście wszyscy dołączyli do naszej grupy, do tych, którzy widzieli, dotykali, doświadczali żywota Chrystusa, który był na ziemi, który teraz jest w niebie po prawicy Ojca, ale ciągle ty i ja, każdy człowiek może doświadczyć, dotykać się żywota i przeżywać ten sam żywot. I chcę, żebyście mieli z nami społeczność. I używa tutaj słowa koinonia. To słowo jest użyte odnośnie relacji naszej z Bogiem. I odniesione jest odnośnie naszej relacji pomiędzy sobą. Kiedy czytasz w Dziejach Apostolskich drugi rozdział, 42 wiersz, tam jest napisane, że pierwszy zbór, ta pierwsza eklezja, to pierwsze zgromadzenie nawróconych w dniu Pięćdziesiątnicy, oni trwali. Pamiętacie, w czym trwali? W nauce, w modlitwach, w łamaniu chleba i w społeczności. Koinonii. Ale tutaj Jan mówi nie tylko o koinonii, chcę, żebyście z nami mieli społeczność, ale on mówi, idzie dalej i mówi, a nasza społeczność, w której my uczestniczymy, ten nasz udział, bo koinonia oznacza wzajemną więź, udział, wspólnotę. Wzajemne oddanie siebie komuś. A więc chcę, żebyście wy uczestniczyli w tej samej więzi, mieli udział w tej samej relacji, którą my mamy udział. Z kim? Z Ojcem i Synem. Słuchajcie, relacja z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem, to jest relacja, która jest zasadnicza, bo od niej zależy, czy będę zbawiony, czy nie.
To nie jest jakaś alternatywa dla człowieka. Ale jeżeli chcesz mieć żywot i chcesz oczekiwać z radością na powtórne przyjście Jezusa, to musisz mieć tą społeczność. Powinieneś mieć tą społeczność. I to jest niezwykle ważne. Ten, który jest stwórcą wszystkich rzeczy, chce mieć z nami tą społeczność. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, to jest łatwo zapamiętać, 2 Koryntian 13:13, że ktoś myśli, no tak, społeczność z Ojcem i Synem, ale gdzie jest społeczność z Duchem Świętym? Bóg jest jeden w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie możesz mieć społeczności tylko z Ojcem, a już nie z Jezusem, czy z Duchem Świętym. Albo nie możesz mieć społeczności z Duchem Świętym, a już nie z Ojcem, czy z Synem. Bo jeżeli masz z jednym społeczność, to masz z nimi wszystkimi społeczność. Jeżeli coś od jednego cię oddziela, oddziela cię od całej Trójcy. Nie masz społeczności z Bogiem. Nie możesz Boga podzielić. Dlatego jest napisane, kto ma Syna, ma nie tylko żywot, ale ma Ojca. Kto czci Syna, czci Ojca. Kto ma Syna, ma relację z Ojcem. I my wiemy, że nie można być z Ojcem, jeśli nie jesteś z Jego Synem. Jeżeli Jezus nie mieszka we mnie, nie mogę mieć relacji z Ojcem. Nie mogę mieć relacji z Duchem Świętym. I tam właśnie w tym drugim liście do Koryntian jest wyraźnie napisane, 13:13, że nasza relacja, nasz udział, nasza wspólnota jest także z Duchem Świętym. Czytamy tak, łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i koinonia Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Halleluja! Niech będzie z wami wszystkimi. A więc z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. I to jest cudowne, że możemy mieć tą relację, tą koinonię, tą wspólnotę, ten udział z najważniejszą osobą w całym wszechświecie. Więcej, Bóg jest niepojęty dla mnie, bo On otwiera tą możliwość i ten dostęp do siebie dla każdego z Jego stworzenia, dla każdego człowieka. Bóg wzywa każdego człowieka do tej relacji. Wiecie, jak oglądamy czasami różne relacje, niedawno był taki jakiś, co to było? Jakiś zespół, jakiś śpiewak, taki dość znany. I tam widziałem te rozhisteryzowane nastolatki, które stały zadowolone, że on się w oknie ukazał. A jakie już musiały być szczęśliwe, gdy autograf zdobyły. Ale to nie jest ciągle relacja. Popatrzcie, jak ludzie są szczęśliwi, podekscytowani, bo zdobył autograf kogoś znaczącego. O, a gdyby jeszcze został zaproszony na śniadanie, albo gdyby mógł spędzić chwilę czasu, ale to ciągle nie jest to, do czego ciebie i mnie zaprasza sam Wszechmogący Bóg. To nie jest koinonia. To jest, halo, jak się masz? How are you? Ale jemu tak naprawdę nie zależy, żeby usłyszeć odpowiedź, jak ty się masz, bo on biegnie dalej. On ma swoje interesy. O, jemu wcale nie zależy na tobie. Ale nie takim jest Bóg. Bóg wzywa mnie do trwałej relacji społeczności koinonii z sobą. Jan mówi, dotykaliśmy go. On teraz jest w niebie, ale on ciągle żyje w nas. I on jest realny i rzeczywisty. Mamy z nim wspólnotę i udział razem z nim. I zapraszamy was, żebyście mieli z nami społeczność. A z nami możecie mieć społeczność tylko w jeden sposób, kiedy będziecie mieli z nim społeczność. Tym jest Kościół. Kiedy mam z nim relację, kiedy poznaję Jezusa, albo kiedy zostaję przez Niego poznany, On mnie czyni swoim dzieckiem. Jestem włączony do koinonii z Nim. A jeśli z Nim, to jestem włączony do koinonii, do wspólnoty Jego Kościoła, prawda? I nie mogę mieć tak naprawdę z moim bratem i siostrą relacji, tej prawdziwej relacji i koinonii wspólnoty, jeśli nie mam pierwsze z Nim wspólnoty. Będę tylko doklejony do Kościoła. Ale nie będę częścią Kościoła, bo nie jestem częścią Jezusa Chrystusa.
bo nie mam tego życia, którym jest sam Jezus Chrystus, ale jeśli On żyje we mnie, żyje w tobie, mamy koinonię. Amen? Mamy wspólnotę, mamy współudział, jesteśmy jedną rodziną, razem z Nim i razem z sobą. I to jest cud. Tam wie, ludzie wariują na punkcie zdobycia autografu. Ludzie wariują i nie wiadomo co, wyklejają sobie ściany, mają, wiecie, to nie jest złe. Mają zdjęcie z kimś znaczącym w tym świecie. To nie jest źle, że sobie powiesili zdjęcie. Sam bym powiesił zdjęcie, jakbym z kimś takim. Oczywiście, wiecie, nie z każdym. A dlaczego ludzie nie robią wszystkiego? Nie szukają, aby mieć zdjęcie ze swoim Zbawicielem, ze swoim Bogiem. Powiedzieć, ja Go poznałem. Ja szukałem tak długo, nie Jego autografu. Szukam relacji, społeczności z Nim, abym wiedział, że On swoją pieczęć Ducha Świętego wybił na mnie, na moim duchu i teraz jestem Jego własnością. Ja należę do Niego, a On do mnie. Halleluja. Moi drodzy, Bóg uczynił nam niezwykły honor. Zaprasza ciebie i mnie do społeczności z sobą. I mówi, to nie jest tylko przelotne halo, jak się masz, ale kiedy będziesz ze mną w społeczności, to ja ci gwarantuję, że ja nigdy ciebie nie zostawię ani nie opuszczę. Ja ci przyrzekam, że będę cię miłował z stałą, wieczną miłością. Ja ci przyrzekam, że wszystko to, co powiedziałem względem ciebie, wypełni się. A Bóg nigdy nie kłamie. Nie ma u Niego żadnego zaćmienia. Zresztą Jan mówi, On jest światłością. I ten Bóg zaprasza ciebie i mnie do społeczności, do relacji nieprzelotnej, niechwilowej, nieziemskiej, ale wiecznej społeczności, abym był już z Nim na zawsze. Wiecie, jest to z jednej strony smutne, bo kiedy siedzisz na Górze Oliwnej i masz zaraz pod swoimi prawie że nogami setki, setki, setki grobów w nadziei zmartwychwstania. Nie wiem, z jakiego wieku, z jakiego okresu pochodzą te groby. Czy przed? No nie przed. Po. Po Chrystusie. Z jednego powodu tam są. Są bardzo drogie. Żeby tam mieć grób, trzeba naprawdę być bardzo bogatym człowiekiem. Tylko z jednego powodu, bo Mesjasz, oni wierzą i słusznie, że Mesjasz tam przyjdzie i będzie zmartwychwstanie. To oni będą pierwsi w kolejce. Z jednej strony super, że ktoś czyta Biblię i wierzy w co jest w niej napisane. Się stanie. Ale z drugiej strony, wiecie, jest zasadnicze pytanie, czy ten Jezus, który przyjdzie, żył w ich sercu? Czy żyje w moim sercu? Bo mogę mieć grób bardzo blisko, ale jeżeli nie ma Chrystusa w moim życiu, to jestem wieki oddalony od Niego. Tak naprawdę wieczność. Prawda? Wieczność. Oto Jezus dzisiaj wzywa nas, abyśmy weszli do relacji, do społeczności z Nim. Abyśmy się tą społecznością cieszyli. Zauważyłem, moi drodzy, że tej relacji z Nim nie możesz kupić za żadne pieniądze. I mogę powiedzieć dzięki Bogu. Bo gdyby można to było kupić, a wiecie, im większy popyt, nie, absolutnie, nie możesz jej kupić. Kiedyś Szymon Czarnoksiężny chciał kupić Boże rzeczy za pieniądze. Nie możesz Bożych rzeczy kupić za pieniądze.
Nie możesz pójść i powiedzieć do pastora, do obdarowanego ewangelisty: słuchaj, mam tutaj trochę gotówki, zbierałem, połóż na mnie ręce, abym mógł otrzymać dar taki, jaki ty masz. To zrobił Szymon. Dajcie mi ten dar, żebym na kogo położył ręce, żeby Duch Święty na nich stąpił. A Piotr mówi, jak on tam powiedział, Piotr? Niech zginą z tobą te pieniądze. Ty myślisz, że dar Boży można kupić? Jesteś pogrążony w mroku, w ciemności. Szatan oszukał twoje serce. Pokutuj, a może ten grzech będzie ci przebaczony. Nie możesz kupić. Możesz go otrzymać darmo z łaski. Według jego wyboru. I on różnie obdziela swoich wybranych. Możesz otrzymać dużo, kiedy idziesz na kolana do swojej komory i mówisz: Boże, chcę, żebyś mnie używał. Chcę, żebyś mnie namaścił swoim duchem. Chcę doświadczać więcej z twojej mocy. Jestem przekonany, że to jest jedyna droga, aby Bóg wylewał swoje błogosławieństwa na ciebie i na mnie. Aby Bóg mógł nas bardziej i bardziej używać. Nie możemy zasłużyć na to. Niektórzy myślą, że nie wiem, dlaczego ludzie jeżdżą do Izraela, do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Niektórzy może to traktują jako pewną formę zapłaty. Zrobili pielgrzymkę do miejsca świętego i teraz będą bardziej uświęceni i bardziej pobłogosławieni i w ogóle. Ale ja dziękuję Bogu, że chrzest w rzece każdej czy w sadzawce w Polsce jest tak samo ważny jak w Jordanii. Wiecie, że tam co chwila dziesiątki ludzi przyjeżdża się chrzcić do Jordanu. Byliśmy nad Jordanem i widzieliśmy kolejną grupę, która wchodziła do wody. I ten chrzest wygląda w zależności od wyznania. A niektórzy, słyszałem, nawet chrzczą się co roku. Ale to nikomu nic nie pomoże. To nie zmieni nic. Czy pojedziesz na północ, czy na południe, czy będziesz stąpał i powiedzą ci: tutaj stały stopy Pana Jezusa, jak tak wejdziesz w nie, to będziesz bardziej święty? Nie, bo naśladowanie Jezusa nie na tym polega. Naśladowanie Jezusa polega na tym, że żyje zgodnie z Jego Słowem. I wtedy wstępuję w ślady Jezusa. Chodzę Jego drogami. I chociaż naprawdę wzruszającym jest być w tych miejscach, gdzie On był, ale to nic nie zmienia. Jeśli chodzi o naszą relację z Nim, nie możesz zasłużyć. Nie możemy zdobyć tego przez jakąkolwiek protekcję innego człowieka. Ta relacja dana jest z łaski, za darmo. Bóg wzywa nas do tej społeczności. Jan o tym pisze, że ta społeczność dana jest z łaski Bożej, ta relacja z Bogiem. Ta łaska już jest dana, moi drodzy. Dzisiaj, kiedy tutaj siedzimy na tym miejscu, pamiętajmy, że ta łaska ciągle wylewa się, aby nas błogosławić. Ta łaska ciągle podtrzymuje twoją i moją wiarę, abyśmy mogli biec dobry bieg wiary. Ta łaska cały czas jest naszym udziałem. Amen. Gdyby Bóg zabrał tą łaskę, się okazało, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć i funkcjonować. Z łaski, darmo zbawieni jesteście. Nie przez uczynki, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w wierszu 10, nie przez uczynki. Do dobrych uczynków tak, ale nie przez dobre uczynki. A więc, kiedy Jan mówi, chciałbym, żebyście byli w tej społeczności z samym Ojcem, Synem i Duchem Świętym, to wiedzcie, że jest to dane w wyniku Jego łaski, przez Jego łaskawość i dobroć. Ciągle żyję słowem, które słyszeliśmy 16 czerwca bieżącego miesiąca.
nie dał wam Bóg ducha bojaźni, ale jakiego ducha masz? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie będziesz miał, nie może masz, a tam jest napisane, ale macie, macie. Możesz się podnieść, powiedzieć, nie mam ducha strachu. Mam ducha, który jest duchem odwagi. Nie muszę się lękać ani bać. Kto go ma? Ci, którzy są w relacji, ci, którzy są w społeczności. Czasami diabeł próbuje nas straszyć, abyśmy wątpili w to, że ten duch odwagi jest z nami, ale on jest z nami. Bo Bóg nigdy nie odbiera swoich błogosławieństw, nie cofa swoich obietnic. Nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Co prawda to słowo jest użyte w kontekście Żydów. Nieodwołalne są dary i powołanie co do nich jako narodu, że przyjdzie czas, że oni jako naród wrócą z powrotem do Boga. I to możemy widzieć, że Bóg to realizuje. To jest genialne. Kiedy 50 lat wcześniej, przed 48 roku, 50 lat wcześniej, jeden z żydowskich uczonych, pisarzy mówi, za 5, a może 50 lat Izrael będzie miał swoje państwo. On nie wiedział nawet, że prorokuje. W 48 powstaje państwo, a w 1980 stolica Izraela z Tel Awiwu zostaje przeniesiona do Jerozolimy. Krok po kroku. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jeżeli Bóg to zagwarantował, dał i trzyma się tego, wiedz, że Bóg w Jezusie Chrystusie, ciebie i mnie, obdarował wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie musimy się bać. Chociaż często zmagamy się ze strachem. Kiedy modliliśmy się wtedy, wielu z was podnosiło ręce. Mam pytanie. Czy po tym słowie wziąłeś go sobie do serca i po tej modlitwie, czy ten strach minął, który ciebie niepokoił? Wielu z was może mi mrugnąć. Ale ja wróciłem do domu. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że Ty zabrałeś strach, lęk, obawy z mojego serca. Bo Bóg jest wierny. Masz ducha odwagi. Masz ducha miłości. A więc nie musisz nienawidzieć, złościć się, gniewać, przeklinać czy cokolwiek. Masz ducha miłości. Czyli kiedy tak słuchałem tego kazania, sobie myślę, no tak, czy może być tak, że wierzący coś ma i nie wie o tym, że ma? Pamiętacie, kiedy Jezus szedł z uczniami? Panie, oni nie przyjęli Ciebie. Chcesz, żebyśmy spuścili ogień z nieba? Co Jezus im powiedział? Czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Czasami gdzieś to tam musi do nas dotrzeć. Masz innego ducha, Bożego ducha. Kiedy nawiązałeś relację z Bogiem, stałeś się Bożym dzieckiem, masz ducha Bożego, który jest duchem miłości, a nie swarów, nie jakiegoś złości i gniewu. Wiecie, że to wszystko działa przez wiarę. Wiesz, że tak jest? Że jesteś tego rodzaju stworzeniem? Że Bóg cię takim uczynił? Że masz z Nim społeczność, masz z Nim relację? Z tym, który jest najwyższy, ten, który siedzi na wysokim i wyniosłym tronie, ale nie przeszkadza mu to mieć społeczność z tym, jak mówi prorok Izajasz, który jest pokornego i uniżonego serca. Tak mówi prorok Izajasz. Z łaski jest ta relacja dana. Po drugie, jest dana przez Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. Przez Jezusa, dzięki Jego sprawiedliwości. Jan tutaj wyraźnie pisze, że przez przelaną Jego świętą krew, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą.
I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Przez krew Jezusa. W wierszu drugim, drugiego rozdziału, On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Przez Jezusa. Ta relacja, społeczność może być nawiązana tylko przez jedną osobę, którą jest Jezus Chrystus. Wiecie, smutne byłoby, tak słyszałem, nawet nie wiem kogo, jednego ze znanych telewizyjnych ewangelistów na żywo w programie zapytano w telewizji amerykańskiej, czy muzułmanie mogą być zbawieni? Czy muszą wierzyć w Jezusa, żeby być zbawionymi? I przykre było to, że zabrakło odwagi mężowi Bożemu, aby powiedzieć, jest tylko jedna droga, jest tylko jedno imię, przez które człowiek może pojednać się z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, konsekwencje byłyby ogromne, wzburzenie byłoby ogromne, ale czyż nie jest tak napisane i czyż tak Jezus nie nauczał, nie ma innej drogi. Mówi, ja jestem drogą, prawdą i nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przeze mnie. Wiecie, będziemy stać przed wieloma wyzwaniami, czasami na podwórku, w szkole. Będziesz zapytany, kim jest dla ciebie Jezus i czy będziesz mówił tak, no ja nie wiem, ale nie rozmawiajmy teraz o tym. Ale jeśli jesteś w Nim społeczności, będziesz miał dość odwagi i siły i namaszczenia, aby jasno dać świadectwo. Ale kiedy twoja relacja z Nim zaczyna być coraz bardziej słaba, nie będziesz miał odwagi. Zrobisz to, co stało się w życiu Piotra. On dosłownie zaklinał się, ja nie znam tego człowieka. Przysięgał, ja nie znam tego człowieka. Ale Bóg nie wzgardzi sercem skruszonym i złamanym. Kiedy on szczerze pokutował, kiedy drugi raz stanął przed podobną sytuacją, zdecydowanie przyznawał się do tej relacji społeczności z Jezusem Chrystusem. I moi drodzy, a więc przez Niego. Izajasz mówi tak pięknie, mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I ta relacja może, ta społeczność być nawiązana tylko wtedy, kiedy ci, którzy słyszą Jego głos, przychodzą do Niego osobiście i proszą Go o Jego łaskę, o Jego przebaczenie, o oczyszczenie, aby mogli być w tej relacji. Nikt z nas nie wejdzie tam wepchany na siłę. Wiecie, kiedy się nawróciłem, chciałem całą moją rodzinę wepchać. Każdy z nas próbuje całą rodzinę. Mówi, przecież to jest niemożliwe, żeby oni nie rozumieli tego. A później się okazuje, że nie tylko, że nie rozumieją, ale uważają, że to myśmy troszeczkę odpłynęli. Ale mam dla was coś pocieszającego. Nawet własna rodzina Jezusa uważała, że Jezus oszalał. Dosłownie tam jest napisane, postradał zmysły. No to jeżeli spotyka to ciebie i mnie, nawet wśród tych najbliższych, to możesz tym imieniem Jezusa tylko chwalić Boga, że masz udział w tym samym. Amen? Dlaczego my uciekamy od cierpienia? Dlaczego my uciekamy od tego, że będziemy wyśmiani czy wydrwieni? Ty musisz wiedzieć, tak jak On był potraktowany, ty też będziesz potraktowany. Czasami cię uszanują, a czasami cię kopną. Nikt nie lubi, jak go ktoś kopie. I bardzo szybko, jak ktoś nas kopnie, to odzywa się w nas taka reakcja antykopnięcie. Oddanie. Ale wiecie, co Jezus zrobił? Kiedy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. A więc Jezus mówi tak, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak ci,
którzy polegli, pomarli na pustyni. Ta relacja, ta społeczność jest z łaski. Jest przez Jezusa, przez Jego ofiarę. Jest dla tych, którzy osobiście wezwą Jego imienia i poproszą Go o to, aby On stał się ich Panem, ich Zbawicielem. Jan pisze dużo więcej. To jest dopiero początek. On mówi, że o tą relację i o tą społeczność każdy z nas musi naprawdę dbać, pilnować jej i strzec. Możesz ją utracić? Czy możemy utracić tą społeczność i tą relację? Każdy z nas może. On jest wierny. On ze swojej strony jest wierny, nieporuszony i nic się na nim nie zawiedzie. Ale ja i ty możemy zawieść. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wierzę, że tu chodzi o tą społeczność, jaką mamy i z nim, i z sobą nawzajem. Przez oczyszczającą moc świętej krwi Jezusa. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu. Wiecie, dwie refleksje tutaj mi się nasunęły. Po pierwsze, może to oznaczać człowieka nieodrodzonego, który on uważa, że on nie potrzebuje się od niczego nawracać. On nie ma żadnego grzechu. On nie jest wcale takim złym człowiekiem. Jest zwiedziony i chodzi w ciemności. I wtedy nie ma dla niego możliwości pomocy. A to jest taka zachęta, jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa nas oczyszcza. Moi drodzy, to może oznaczać nas, także odrodzonych ludzi Bożych. Wierzący mogą wchodzić w ciemność przez fakt, że robią coś, co jest grzechem i Bogu się nie podoba, a przestają widzieć, że jest to ciemność. I nie widzą tego. I uważają, że wszystko jest w porządku. Ale ci, którzy chodzą w Bożej światłości, cały czas pozwalają Słowu Bożemu, aby dotykało ich serc i sumień, ich umysłów, aby mogli rozróżnić, co Bogu się podoba. I w tej światłości widzą. Aha. Dlatego tu jest napisane, że jeśli chodzimy w światłości, krew Jezusa nas oczyszcza. Tu nie chodzi o to, że żyję bezgrzesznym życiem. Jeśli chodzę w Bożej światłości, pozwalam Słowu Bożemu przenikać moje serce, moje sumienie, to wtedy mogę prosić, aby krew Jezusa Chrystusa mnie oczyściła. Muszę dbać o tą relację. Muszę pozwolić, aby Słowo Boże uświadamiało mi miejsce, w którym jestem. Tak więc zostaliśmy wezwani do tej największej społeczności. Z naszym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I może już ze względu na czas będę kończył moją dzisiejszą usługę, zwiastowanie. Zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle jestem w tej społeczności. I drugie pytanie, jeśli jestem w tej społeczności, czy mam tą żywą z Nim społeczność? Czy doświadczam tej żywej, błogosławionej z Nim relacji? Czy też może pojawiać się, zaczyna ciemność, że przestaję widzieć jasno i wyraźnie to, co powinienem widzieć? Zaczynam to, co jest grzechem, tolerować w swoim życiu. Bo być z Nim w relacji i zachowywać tą relację, z pierwszą rzeczą to jest to, że muszę za każdym razem, ilekroć to widzę, po pierwsze stronić od zła, a po drugie, jeżeli cokolwiek się stanie, prosić, aby Jego święta krew mnie oczyściła, aby mógł tą relację zachować. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, mówi, kiedy przyjdzie, wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie robiliśmy tego i tego i tego dla Ciebie? A co on im odpowie? Idźcie w ogień wieczny. Nie znałem Was.
Jak nie znał? Gdzie to słowo znać oznacza bliskość. Bliskie relacje z Nim. Cały czas żywe. Bliska społeczność z Nim. Jeżeli pozwolę grzechowi, Jan też później, pamiętacie, mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Oddzielajcie się od tego, abyście zachowali tą więź i społeczność, aby nie było tak, że już tak daleko odejdziemy, że przestaniemy słyszeć Jego głos. I kiedy będzie głos trąby i On przyjdzie, ty go nie będziesz słyszał. Więcej On powie, nie znam Ciebie. Wiecie, to są też terminy czysto prawne. Przed sędzią po prostu odpowiadasz. I w tym momencie on mówi, zaistniały sytuacje, fakty i on ma prawo powiedzieć, nie znam Ciebie. Dbajmy o tą relację, cieszmy się tą relacją, pamiętajmy, że mamy społeczność z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A to znaczy, masz społeczność, mamy relację z tym, który jest dla nas wszystkim na każdy dzień naszego życia, czego potrzebujemy. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty mnie osobiście wezwałeś po imieniu. Panie, dziękuję Ci, że Ty nas powołałeś, każdego z nas osobna. Dziękujemy Ci, że ten głos cichy, łagodny dotarł do naszych serc. I że mogliśmy zobaczyć, że to nie człowiek, ale Ty przemawiasz do nas. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, w którym mogłem to tak wyraźnie usłyszeć i zobaczyć. Dziękuję Ci, Panie, za tą relację i społeczność, którą mogę mieć z Tobą. I chcę wyznawać i cieszyć się społecznością z Tobą, Panie, aby ona była nieprzerwana. Chcemy, Panie, wzrastać w tej relacji i społeczności z Tobą, Panie, na każdy dzień. Tak, Panie, abyś mógł osiągać to wszystko, co zamierzyłeś w życiu każdego z nas. Dziękujemy Ci, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Panie, za tą społeczność, którą mogę mieć z Tobą, z Kościołem Twoim, którą możemy mieć z tymi wszystkimi, których Ty powołałeś, wybrałeś i powołałeś, Panie. Wielbimy Ciebie za to, Panie. I chcemy, Panie, żeby z tej relacji wynikało jedno, że ludzie więcej, coraz więcej widzą Ciebie w nas niż nas. Naszego ja. Bądź błogosławiony. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź błogosławiony tu pośród nas i przez nas, Panie, błogosław tych, którzy mieszkają w tym mieście, mieszkają wokół nas, tam, gdzie jesteśmy. Panie, aby się nikt z nas nie wstydził, nie zapierał relacji i społeczności, że ma z Tobą. I aby też było widać, że mamy żywą relację z Tobą, Panie, w całym naszym życiu. W naszym postępowaniu. O to się modlimy, Panie. Chwała Ci, Boże. Amen.